Gerard 3-0. No trudno coś cokolwiek powiedzieć o tym meczu chyba. No dokładnie. Straciliśmy 3 punkty u siebie, to na pewno bardzo boli, ale nie możemy teraz się załamać po tym wyniku, bo w piątek mamy już kolejny mecz, na który trzeba się spiąć. Jak ocenisz tą pierwszą sytuację przy tym golu? Miałeś tam jakieś szanse dojść do tej piłki przy życiu rażny? Przyszedłem do piłki do środkowania. Uprzedził mnie od nich zawodnik i wpakował piłkę do bramki. Mój błąd. Miałeś jednak udział, no nie miałeś jednak udziału w kolejnych bramkach, a wręcz przeciwnie, kilka razy ratowałeś swój zespół przed jeszcze większym pogromem. To nie ma żadnego znaczenia. Nie wygraliśmy meczu, nie ma żadnego znaczenia. Bytowia nie potrafi wygrać na własnym stadionie już od maja tego roku. No co może być powodem tego, że na własnym stadionie no, gramy no, bardzo słabo? Nie mam pojęcia. Musimy po prostu patrzeć teraz pozytywnie w przyszłość i dalej poprawiać to co nam nie wychodzi. No, po prostu ciężko mi to wytłumaczyć. Dzięki.